opony to jest jedyny punkt styku samochodu z drogą. Każdego samochodu, nieważne czy mamy 90 koni mocy w silniku, czy 290, to zawsze tylko dzięki oponom uzyskujemy przyspieszenie, ale również hamowanie, przyczepność na zakrętach, więc bardzo ważne, żeby te opony były dobrze dobrane. Ale dodatkowo jeszcze polski ustawodawca narzuca na kierowcę przede wszystkim dwie podstawowe sprawy. Na każdej osi muszą być dokładnie takie same opony. Takie same pod względem producenta, modelu, rozmiaru, indeksów prędkości, nośności, ale także zużycia bieżnika. I druga sprawa, głębokość bieżnika, 1,6 mm, to jest ta głębokość minimalna, więc zawsze warto sobie sprawdzić albo głębokościomierzem, albo monetą, na przykład dwuzłotową, jeśli ten złoty krążek wystaje nam poza bieżnik, to znaczy, że już jest czas, żeby odwiedzić wulkanizatora, pomyśleć o zmianie opon. Jeśli chodzi o użytkowanie opon, podstawowe wymaganie to sprawdzanie ciśnienia. Każdy kierowca niech pamięta, żeby raz w miesiącu sprawdzić ciśnienie w oponach i dopompować do takiego poziomu, jaki przewiduje producent samochodu.